Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Alek, wielkie gratulacje, ważny mecz i jeszcze ważniejsze zwycięstwo na trudnym terenie w Radomiu. Jak oceniłbyś dzisiejsze spotkanie? Na pewno bardzo się cieszymy, bo to był trudny przeciwnik. 7 meczów pod rząd wygrali, byli liderem, także fajne zwycięstwo. Dzisiaj może było mniej grania w piłkę, trochę, ze względu na boisko, które też trzeba było, nie szykuje mi się grać trochę sposobem, trochę to wydłużyć grę i uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, przede wszystkim mądrze z tyłu. Ten mecz pokazał, że pod Beskidzie ma głębie w składzie, bo wiemy, że nie było dwóch zawodników z poprzednich podstawowych jedenastek, między innymi dzisiaj ty, Kuba Bieroński. Pokazaliście, że nawet grając przeciwko liderowi, jesteście w stanie wygrać i to znacząco, bo 3-1. No to świadczy o tym, że mamy mocny zespół, całą kadrę, bo jeden wyskakuje, drugi wskakuje i jest wygrana, także z tego się cieszymy i tak to powinno wyglądać. Jak przebiegał ten mecz okiem was? Z trybun wyglądało to tak, że Podbeskidzie dominowało przez większą część spotkania Radomu, jak miał swoje chwile w drugiej połowie. Jak wyglądało to okiem defensywy Podbeskidzia? Myślę, że w pierwszej połowie powinniśmy już mecz skończyć. 2-3-0 powinno być, by się grało na pewno spokojniej. Fajnie zaczęliśmy drugą połowę, na 2-0 strzeliliśmy, no i potem delikatna nerwówka, strzelają bramkę kontaktową, ale dobrze się naprawdę broniliśmy i fajna kontra, 3-1 i po meczu. Po wygranej na terenie lidera chyba możemy się w Bielsku-Białej spodziewać naprawdę dużej frekwencji na meczu z GKS Jastrzębie, który już przyszłą sobotę o 18. Jak zaprosiłbyś kibiców na to spotkanie? Zapraszam wszystkich sympatyków na mecz, obiecujemy walkę, zaangażowanie i liczymy na was.